dedicated way to defeating the Dark Lord. We bow to no one. I am the true Lord of the Rings. You cannot escape us. Middle Earth, Shadow of Mordor. Hej, cześć, siema, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Śródziemie Cień Mordoru. Jak widzicie, Litara postanowiła zastąpić Taliona, Litariel, w kuciu legendy, więc zobaczmy, jak ona sobie poradzi. Na start legenda łuku. Nie ma ucieczki. Patrzył, jak potwór ściga jego wrogów, upewnił się, że nie zdołają schronić się za murami twierdzy. Ukuj legendę Askara. O, grałki goni. Jeden. Drugi. Trzeci przeszpilony. Siema. Nic bardziej trudnego. No, a tak oczywiście żart na, bo po prostu zmieniłem skina i dalej gram Talionem, tylko właśnie skin jest Litareli. Ale to tam tylko taka drobna zmiana. Co się dodało w naturze? A, legendarny Graug, którego zabiliśmy razem z Thorfinnem. Legendy opowiadają o Graugu, przy którym inne osobniki bledną, 10-metrowej potworności, której cień pada na połowę Mordoru i która byłaby zdolna do zgniecenia całego lasu. Pojawiają się one domysły, że nie jest to zwykły potwór, lecz demon skał i płomieni. Balrog obleczony w ciało. No, trochę błędna interpretacja, bo Balrog no jest... najpłycej mówiąc, demonem ognia. A to coś nic w sobie nie miało z ognia. Jeśli faktycznie po świecie chodzi taki stwór, może stać się niesamowitym atutem dla wodzu zbierającej się w Mordorze armii Uruków. Stworzenie to nie umknęło uwadze władcy ciemności, który zamierza je wykorzystać, ponieważ potwór tych rozmiarów może przeważyć szale każdej bitwy. No już nie może, bo już jest martwy. Dzięki mnie i Thorfinnowi. Chociaż głównie dzięki mnie, bo Thorfinn to w sumie na koniec tylko wleciał. Ale to taki mały, nieistotny detal. Mamy kolejną misję, legendy w tym miejscu. O, i bardzo miło, mogę się... O, 300 metrów aż się mogłem przenieść. Czy metrów, stóp, nie metrów. Ciągle zapominam, że... To są stopy, a nie metry. A stopy się jakoś tak inaczej przeliczają. Dobra, wejdźmy na górę i odpalmy kolejną misję. Nóż w ciemnościach. Nawiedził stacjonujących w obozie wrogów późną nocą, działał ostrożnie i systematycznie. Zasiał w sercach żołnierzy władcy ciemności taką grozę, że zabijali się nawzajem, gdy sam nie nadążał z odbieraniem im życia. Dobra, podejście trzecie. Bo to nie jest trudne, to jest właśnie najlepsze. To nie jest trudne, tylko właśnie to ustawienie przeciwników trochę może przeszkadzać. Spadnę go tam. Tego zwapmy tam. Chowaj się. Cicho. Nic nie widziałeś? Nic nie słyszałeś. Dobra.
zwróćmy uwagę. Wygarniamy tego. I chwilę później zganiamy tego. Idzie dobrze. Nic nie widziałeś, panie kolego. Nic nie widziałeś. I w tym właśnie rzecz. Nie zobaczysz żywego cienia. Przejdę przez te krzaki. W ostatniej chwili. Dobrze. Teraz przydałoby się wejść gdzieś wyżej. A, na przykład tutaj. Jeden. Drugi. Dobra, tamte się nie zorientował, to najważniejsze. Tak więc... Dios! No, a wy mi nie byliście potrzebni. Świetnie. Dwa questy z głowy. Trzeci jest tutaj. No to oznaczamy i fast travel. I odpalamy. Płomień i cień zwabił atakujących go wrogów wybuchową pułapkę. Niszczycielską eksplozję można było dojrzeć ze zboczy Oro Druiny. O kurde. Zabij za pomocą beczek. Okej, już kilku zbani. Sporo tych strzelców. No, to tak na poważnie, gro? Dobra, nie mogę się stąd ruszać. To jest pośrednio najgorsze. Już mnie tam totalnie mi koło tego lata, czy spełnię ten cel dodatkowy. Po prostu nie chcę dać się zabić w głupi sposób. Dobra, jeszcze 10. 9. 4. No jak było blisko, nie wierzę. Jeszcze 3. No to płonąca strzała, żeby zwiększyć eksplozję. I pięknie. Quest wykonany. Ukryty płomień. W tym ukrytym przed wzrokiem intruza wrogim przyczółku, przepełnionym łatwopalnym napitkiem, nie brakowało też innych groźnych stworzeń. Wiedział jednak, że może wyeliminować jeden problem przy użyciu drugiego. To jak to będzie wyglądać? Znaczy wyglądać, co mam zrobić właściwie, jak to będzie wyglądać? To jest lepsze pytanie. Jezu, ten loading. Wejdź do jaskini. Dzięki. To już koniec? Oczywiście, że nie. Ściągnij w ogóle... Co jest? No, ej! No. Czemu się kontroler nagle tak z dupy wyłączył? Ściągnij w ogóle do kurhanów. Dobra, no to lećcie za mną, nie? Aha. Dobra, spodziewałem się czegoś innego.
Dobra, na razie poszły trzy beczki. Ale raczej nie uda mi się tego celu wykonać. Ty, a może? Nie. To już była szósta. Dobra, ale cel jako tako wykonany. Nie, ale kurde, no było ten. Nie było to to, co chciałem, żeby było. W sensie zabicie, dominowanie gula nie jest w ogóle opłacalne, nie jest możliwe. Nawet wyssanie gula kończy się momentalnie jego śmiercią. Dobra, tutaj kolejna misja legendy. Potęga jednego. Groza, lęk i podziw, którymi przepełnił serca wrogów, wystarczyłyby siły władcy ciemności, zwróciły się przeciw sobie nawzajem. Sprawy Urukowie powyżynali się nawzajem, naznaczając ich. Użyj na Urukach wyssania w trakcie walki. No, znowu? Zaś mi się ten cholerny pad wyłączył, no co za... po prostu bezsensowne. Pan się... nigdzie nie wybiera, a wy się wbijcie. No nie wierzę. Mogła być podwójna kontra. Kurde, ta kontra mi tak rzadko wchodzi. To jest wręcz jedna z najrzadszych rzeczy, jaką widzę w grze. No i cudownie. Samouczek likwi... Ej, poważnie? Teraz w jego likwidacji będziesz uczyła grą? Ej, no nie chcę ich eliminować. A, dobra. Trudno. Dwóch przy okazji jeszcze zabiję kapitanów. Trochę szkoda. W tym głupim momencie się ta likwidacja musiała odpalić. Coś, no bo chyba musiałem... Czyli no tak, no bo miałem jeszcze tych wodzów i ich też pewnie liczyło do naznaczenia. A nic nie widzisz, zamknij pysk. Rozpraszanie cienia. Jego wrogowie bezskutecznie usiłowali stawić czoła zgrozie skrytej w mrokach nocy. Nie miały dla niego znaczenia ani ich starania, ani ich nadzieja. Czy bym mógł na przykład zniszczyć te klatki? Okej, to nie do końca wyszło tak, jak chciałem, żeby wyszło. Spróbowałem, naprawdę. No i czemu mi tej klatki nie zniszczyło? A, nie, okej. Okay. Zniszczyło. Tylko w tych klatkach nic nie było. XD. Dobra, ale to jest jedno gniazdo oczyszczone. Teraz tak, gdzieś... O, proszę. Chciałem gościa
Przejąć, ale nie było to potrzebne. Dobra, tak na wszelki go zdejmę. Okej, tu są kolejni. No nie wiem, czy któregoś tym zabiłem. Ale chyba jednego, bo było 5, a jest 4. Górę w górę. Ten za osłoną, ten też. Ten nie jest za osłoną, ale go nie trafię, bo go nie widzę. XD. Teraz też się nie uda. Nie wypatrują, to już przestali. Dobra, nie zeskakuje tam, bo to się będzie wiązało z wykryciem. Jeszcze jeden. Kurde, ostatnia strzała mi została. Dobra, 4 strzały odzyskane. Gość zabity. Teraz przekraść się do kolejnego gniazda. Biegiem, biegiem. Strzały. No i świetnie. No dawaj. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwartego zwabimy. Okej, okay, nikt mnie jeszcze nie wypatruje. A to bardzo dobrze. Bo dzięki jednej strzale kończę questa i się stąd zwijam. Mroczny jeździec. W momencie, gdy słudzy Władcy Ciemności przygotowywali się do stracenia więźniów, Mroczny jeździec przypuścił bezlitosny atak. Dosięć Karagora. No nic prostszego. Zabij Uruków i powstrzymać egzekucję. Dobra, najbliższa jest tutaj. Już nawet te cele nie będą mnie interesowały. Aha, ale zabij wszystkich! Trochę gorzej. Dobra, biegiem. 6 strzał. Ale one są tak mniej więcej w tej samej odległości od siebie. A więc to raczej nie jest ważne, gdzie pójdę najpierw. Bo mi starczyło strzał. Ale nie starczy, została mi ostatnia. Trzeba sobie poradzić w sposób karagorowy. Dobra, wyssi... Nie, wejdź i wyssi energię z wierzchowca. Uzupełnienie strzał.
I teraz tylko dokończyć tego questa. I tutaj nie zwracam uwagi na te cele dodatkowe, bo one są już totalnie zbędne. Nawet jak nie dostanę za darmo wszystkich tych zdolności oręża, to będzie mi na spokojnie za te miriany zdobyte stać, aby to wykupić w sposób normalny. I ostatni. Pięknie. Dobra, kolejny quest jest zaraz przed nami, więc lećmy do niego na Karagorze. Przyspieszymy dzięki temu troszeczkę naszą podróż. Teraz tak, ja zaskakuję, oni niech się, a Karagor niech się z gulami zabawi z nimi. Okej, mam tutaj gdzieś kapitana swojego, ale to już nie jest ważne. Wiedza warta życie. Śledził posłańca, póki ten nie doprowadził go do swojej szpiegowskiej siatki. Żaden, który poznał, posiadał cenną wiedzę, nie przeżył tego dnia. No dobra. Który jest który? Czyżby ten? Ważnie. The slaves must have put him up to this. Those pathetic men folk. No one. Lećmy dalej. I cel dodatkowy wykonany. Okej, tu jest koleś. Cicho. W ostatniej, nie wiem czy w ostatniej chwili tego nie zrobiłem. Jak blisko muszę być? No to jest logiczne, że po kapusiem jest ten, z którym ten gościu gada. Czemu ja mam tak właśnie się bawić takie głupie akcje? O, poproszę tutaj. Tylko inaczej. Albo? Bo nie. Tego zabijemy mrocznym ciosem. Proszę bardzo. Kolejny kapuś zidentyfikowany. Kolejny kapuś zabity. Dziwo, oni nie zauważyli w ogóle, że gości, z którym przed chwilą co gadali, już jest trupem. Ale nie mnie to oceniać. Ja natomiast lecę do tego berserka. Zabijam go. I mam piękny widok na ostatniego kapusia, który gdzieś tu pewnie będzie. Ten tutaj? O nie, strzały mi się skończyły. Kurde, muszę unikać wykrycia. Fajnie by było się teraz rozpierzchli. O, bardzo ładnie. Cougar found some tracks, so the captain's doubled our defenses. Good.
Whatever's coming our way, we'll be ready for it. Odsłonę strzały. Eliminacja. Adios. I taki turbo stealth mi się podoba. A żałuję, że w Metal Gearze mi tak dobrze nie idzie. W ogóle tutaj zdobyłem sobie punkt umiejętności i nie umiem go wydać na nic. Więc to zdobycie tego skilla za free było chyba zbugowane. O, proszę, już mnie na to stać. 2500 na burzę, 2500 na płomień. No, to teraz mogę sobie tą burzę wymienić. Na przykład... na to. Zwiększa czas burzy. Zwiększa czas burzy, czy odzyskujesz skupienie? Niech burza będzie trwała dłużej. Na łuku jest takie coś, ale to jest troszeczkę bez... znaczy może nie bez sensu, ale mi nieprzydatne. Nie, nie to. To chcę zniszczyć. O, trochę się rudy zgliczowały teraz. Widzicie, jak migają? I tutaj... tu nie mam nic. No i pięknie. Także kolejny uruk. Znowu! Jeże. Który to już raz przypadkowo zabijam swojego? Gdzie on w ogóle zginął? Tam gdzieś na górze. Dobra, spróbuję szybko zgarnąć tę runę. Bo brakuje mi czasu niestety, jednak nie zrobię wszystkich misji w jednym odcinku. ...40 minut niecałe ma to nagranie, póki co. Zobaczymy, czy uda mi się to... odrobineczkę... skrócić. Dobrze. I tu już prosto do startu misji. Postrach cienia. Mury żadnej twierdzy nie mogły go powstrzymać. W bitewnym szale wpadł do katowni, by wybić wojowników operujących machinami wojennymi władcy ciemności. Zabij elitarną straż. No okej. Okay. Okay. Czyli co, elitarna straż po prostu obrońcy, tak? Co? Serio musi być akurat zasłonięty. Dobra, do tego typa. Bum! Od razu na drugą stronę. Nie do końca o to mi chodziło, ale... może być. Co, on jeszcze przeżył? Wysadziłem obok ziomka... no, jak on to przeżył? Dobra, bynajmniej na widoku się ustawił. Dobra, to jednak nie był on. Szkoda. O, tu jest ziomek, do którego chciałem się dostać. I tam gdzieś... stoi? Stoi, tylko oczywiście za budynkiem. Siema.
Dawaj, dawaj. I do widzenia. Teraz mi pewnie nie da się przenieść fast travelem. Dokładnie. Jestem w trakcie walki. Przydałoby się tam gdzieś zniknąć. Tylko czy będzie mi to dane? Jakaś szybka dywersja. Ktoś? Pięknie. Wręcz idealnie. No, to teraz powrót tutaj, żeby być bezpiecznym i zakończyć odcinek. Prawie się udało. Prawie się udało. Zostało nam 6 misji legendy. A co za tym idzie? Myślę, że w kolejnym odcinku zakończymy na spokojnie kucie tych legend i za 2 odcinki wrócimy już do fabuły. W międzyczasie jeszcze wykonam sobie te wyzwania łowieckie oraz wygnańców i będziemy w domciu. Tak więc ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Cześć!